Grębosz. Smolarek. Wypuścił Grębosza. Grębosz na doskonałej pozycji na wysokości pola karnego. Tuż przy linii końcowej boiska. Dośrodkowanie, jest braga główka i gol! Gol! Wspaniała akcja Widzewa. Akcja po lewej stronie boiska. Za chwilę chyba Państwo zobaczycie jeszcze raz powtórkę. Semili kupi piłkę w strefie środkowej boiska. Zdobycie tej piłki po lewej stronie. Podanie do Smolarka. Smolarek znakomicie wypuszcza Grębosza, który rozpoczął tę akcję. Grębosz przypomniał sobie najwspanialsze lata. Doszedł do linii końcowej boiska. Posłał przepiękną piłkę wzdłuż pola bramkowego. Globeral zdenerwowany, zdezorientowany, nie wiedział co robić. I maleńki wraga popisuje się fantastyczną główką, strzelając bramkę w dolny ruch bramki Globerala. A więc widzę, proszę Państwa, aż trudno w to uwierzyć, prowadzi po 80 minutach tego spotkania 2-0. Braga strzelał z dalekiej odległości, do około 16-17 metrów i popisał się wspaniałym uderzeniem. Czysto głową trafił piłkę, splasował w dolny ruch. Mamy krótką przerwę. Mówiłem o tych rzeszach sympatyków piłki nożnej, którzy nie zawsze rozumieją, że potrzebna jest sportowa postawa na boisku. Targnęli widzowie na boisko, jest przerwa, to może się zakończyć karą grzywną, pieniężną dla Widzewa jako organizatora tego spotkania. I słuszne są te gesty Smolarka i innych piłkarzy Widzewa proszących widzów o opuszczenie tej bieżni, tych zwałów śniegu, które okalają boisko. Jeszcze raz ta cała sytuacja. Podanie Grębosza i główka w radi, piłka jeszcze skozłowała na linii bramkowej, odbiła się jak gdyby pod skaczącym Grobelarem. Jest delegat UEFA, który także interweniuje. Rozmawia z kapitanem zespołu Widzewa Smolarkiem. Opuszcza boisko Johnston, a jego miejsce zajmuje z numerem 12 David Hodgson.